Cześć, witajcie. Właśnie odbyła się premiera serii Xiaomi 14T, a z racji tego, że Xiaomi 14T Pro już od kilku dni mam okazję testować, podzielę się teraz z Wami moimi pierwszymi wrażeniami związanymi z użytkowaniem tego smartfona. Zaczynamy. Na pierwszy rzut design. Telefon może się podobać, szczególnie w tej ładnej, błękitnej wersji. Ma charakterystyczną oprawkę aparatu fotograficznego na planie kuchenki. Miły dla oka detal, aczkolwiek stylizacja jest dosyć prosta. Smartfon ma metalową ramkę i, jak widzicie, płaski wyświetlacz. Niestety ten tył trochę się brudzi. Zostają na nim ślady paluchów, chociaż teoretycznie powinny, bo jest matowy, ale widzicie, jak to wygląda. Za to na pocieszenie obudowa jest pyło i wodoszczelna w klasie IP68 i całość zapowiada się całkiem solidnie. A w komplecie dostajemy jeszcze silikonowy pokrowiec chroniący tył tego telefonu, no i oczywiście jego boczki. Jak widzicie, nie ma ten smartfon mini jacka, ale za to ma głośniki stereo, całkiem nawet dobrze grające, i nadajnik podczerwieni, czyli może być pilotem do telewizora, odtwarzacza i tak dalej, i to działa bardzo fajnie. W środku mamy oczywiście HyperOS, który jest całkiem fajną nakładką, w sumie dosyć dobrze przemyślaną, aczkolwiek trochę przeładowaną, gdyby ktoś pytał mnie o zdanie. Dużo dobra tu dostajemy, chociażby trzy przeglądarki internetowe już na starcie, co moim zdaniem jest bez sensu, no bo po co nam aż trzy? Ale cała reszta interfejsu sprawia wrażenie dobrze poukładanej i sensownej. Jeżeli chodzi o wyświetlacz, mamy tutaj matrycę Crystal Res AMOLED, tak sobie to nazwali, no po prostu AMOLEDową, z odświeżaniem do 144 Hz, oczywiście z opcją automatycznego zarządzania tym parametrem. Rozdzielczość jest trochę nietypowa, bowiem 2712x1220 pikseli, a szczytowa jasność tego ekranu sięga 4000 nitów, oczywiście jest to wartość szczytowa, natomiast tak na co dzień mogę Wam powiedzieć, że w słoneczne dni ten ekran spisuje się naprawdę fajnie. Fabrycznie jest na nim naklejona folia ochronna, no wyświetlacz jest jak najbardziej w porządku, a do tego cieszy oko wąskimi rameczkami, symetrycznymi nawet, także jest to rzecz nader fajna w tym smartfonie. Całkiem niezły jest również performance tego telefonu, czyli to, jak on pracuje. W środku mamy MediaTeka Dimensity 9300, wspieranego przez pamięci 12 plus 512 akurat w moim przypadku, czyli też całkiem zacnie. No i całość działa całkiem fajnie, natomiast skłamałbym, mówiąc, że ten telefon w ogóle się nie nagrzewa, bo jednak ma tendencję do lekkiego nagrzewania się i jednak throttling też również zaczyna być w nim widoczny, co oczywiście dość wyraźnie pokazują benchmarki. Niemniej nie jest źle. Jeżeli chodzi o wydajność, to ten telefon można, powiedzmy, umieścić w gronie najmocniejszych średniaków, tudzież tych nieco bardziej przystępnych cenowo flagowców. Jeżeli chodzi o akumulator, również jest bardzo fajnie, bo bateria ma co prawda typową obecnie pojemność 5000 mAh, ale ma również szybkie 120-watowe ładowanie. Niestety ładowarki w komplecie nie dostaniemy, a ta 120-watowa jednak najtańsza nie jest, przykro mi bardzo. Na pocieszenie mamy też 50-watową indukcję, czyli możemy ładować telefon bezprzewodowo, oczywiście znów, jeżeli mamy odpowiednią ładowarkę kupioną osobno. No i jeżeli chodzi o osiągi tego akumulatora, są dosyć typowe, w granicach dwóch dni, natomiast ładowanie, no tak naprawdę zależy od tego, jaką ładowarkę podłączycie, ale rzeczywiście może być bardzo szybkie, w granicach kilkunastu minut. Fotograficznie też jest całkiem fajnie, z przodu mamy 32-megowy aparat do selfie w ekranowym otworku, natomiast z tyłu mamy dwa 50-megapikselowe aparaty, główny z optyczną stabilizacją oraz portretowy tele z ekwiwalentem ogniskowej 60 mm, które robią naprawdę bardzo fajne zdjęcia i tutaj, jeżeli się poruszamy w granicach niedużych przybliżeń, nawet już tych cyfrowych, również efekty mogą być dobre. Na dokładkę mamy jeszcze 12-megowy aparat szerokokątny, no który niestety, jak się zapewne domyślacie, zresztą bez trudu można się tego domyślać, ustępuje pozostałym dwóm aparatom nieco swoimi możliwościami, szczególnie przy słabym oświetleniu. Natomiast oczywiście jest tutaj tryb nocny, jest sporo dodatkowych trybów od lajki i można już się tutaj naprawdę fotografią pobawić. Przykładowe zdjątka widzicie w tej chwili w tle, sami ocencie, ale według mnie są całkiem, całkiem fajne, podobnie zresztą jak wideo. Ogólnie zatem ten smartfon naprawdę daje się polubić i może być całkiem fajną, godną rozważenia propozycją, ale więcej opowiem Wam o nim za jakiś czas. A teraz już dziękuję i do zobaczenia, cześć!